Okay. Moi drodzy, gościem Radia Tok FM po 4 latach, dla mnie to jest niesamowita historia, ale dokładnie 4 lata temu nasz dzisiejszy gość był pierwszym gościem Radia Tok FM. Przy moim telefonie aktor filmowy i teatralny Artur Barcisz. Dobry wieczór, panie Arturze. Dobry wieczór, Tobiaszu. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Panie Arturze, to dla mnie bardzo ważny i muszę powiedzieć taki wzruszający trochę moment, bo tak jak powiedziałem, kiedy zaczynałem w 2016 roku przygodę z Radiem Tok FM, był pan pierwszą osobą, która przyjęła moje zaproszenie. Tak, bardzo się ucieszyłem i bardzo byłem z jednej strony zaskoczony, bo to było no, takie niesamowite, że chciałeś, wpadłeś na taki pomysł, że chciało ci się robić takie radio, chciałeś być aktywny, chciałeś powiedzieć całemu światu, że jesteś i że nie jesteś nikomu, że jesteś potrzebny i że inni potrzebują ciebie. I jak się okazało, bardzo słusznie i bardzo, bardzo się z tego cieszę, że tak się udało. Zastanawiam się, bo powiedział pan, że to jest takie niesamowite. A ja się zastanawiam, panie Arturze, na czym tak naprawdę polega ten fenomen, bo ja ze swojej perspektywy nie odbieram tego w taki sposób, że robię coś nadzwyczajnego albo niesamowitego. Poza tym, że mam ogromną miłość do muzyki i do rozmawiania z ludźmi, nie? No właśnie dlatego, ale wiesz, ja zawsze mówię, że ludzie dzielą się na tych, którym się chce i którym się nie chce. I spotykam się z różnymi ludźmi, z różnymi niepełnosprawnościami i akurat tak się składa, że ci, z którymi się spotykam, to im się chce. I są bardzo szczęśliwi mimo swoich różnych spadłości, że coś robią, że nie siedzą, nie nudzą się, nie narzekają na to, że jakim jest ciężko i tak dalej, tylko po prostu coś robią z tym swoim życiem i jakoś to życie wypełniają i dzięki temu są szczęśliwi bardzo często. I ty też tak robisz. Dla mnie to jest niesamowite, dlatego, że większość, jak sądzę, twoich rówieśników czy ludzi w twojej sytuacji nawet by im do głowy nie przyszło, żeby zrobić coś takiego jak własne radio ze wszystkimi trudnościami, które masz, a mimo to potrafisz je pokonać i robić to radio i mieć swoich fanów. To jest niezwykłe, chociaż dla ciebie to może jest zupełnie normalne po 4 latach. Proszę pana, jakim pan jest z zawodu, panie Tobiaszu? Jestem radiowcem. No to myślę, że to jest wielki sukces twój właśnie. Chociaż jak ktoś nazywa mnie dziennikarzem czy radiowcem, to ja zawsze się uśmiecham, ponieważ ja uważam, że ja po prostu jestem człowiekiem, który uwielbia rozmawiać z ludźmi, bo dzisiaj dziennikarstwo to wie pan jak wygląda. Ma też swoje dobre, ale też i złe strony, prawda? Więc dziennikarstwo można w ogóle wszelako rozumieć, nie?
No tak, ale jak widzę, ty się ograniczasz głównie do prezentowania muzyki, ewentualnie do rozmów z różnymi ludźmi, do których ja również się zaliczam. I nie jesteś typem dziennikarza, który by manipulował, oszukiwał, tak, kłamał. No właśnie. A już na pewno nie zapraszasz takich ludzi do siebie, więc pod tym względem twoje radio jest bezpieczne do słuchania. Nie, nikt się nie spodziewa, że słuchając twojego radia ktoś kogoś obrazi albo komuś przez to będzie przykro. Wręcz przeciwnie. To jest, wiesz, jest taki dział muzyki nazwany pięknie krainą łagodności. I to jest, ty jesteś częścią tej krainy. Kraina łagodności, czyli a teraz po Noblu Olgi Tokarczuk, to kraina czułości, też bym tak to nazwał, bo to słowo przepiękne, jedno z najpiękniejszych słów, jakie istnieją, zrobiło taką karierę dzięki naszej wspaniałej noblistce i myślę, że ty się wpisujesz w to hasło, w ten apel. Czułość, współczucie, to jest hasło, to jest coś, co jest nam bardzo, bardzo potrzebne w tych trudnych, szczególnie teraz, czasach, kiedy jest pandemia, tak. Kiedy jest kryzys klimatyczny. Ta łagodność jest nam potrzebna szczególnie. Tak, bardzo. Bardzo jest potrzebna i myślę, że ty się, że tak powiem, w ten trend wpisujesz bardzo pięknie. Panie Arturze, zastanawiałem się, jakie zadać panu pierwsze pytanie w momencie, kiedy się połączymy. Ja wiem, że już na ten temat rozmawialiśmy, ale przez te lata trochę doszło słuchaczy moich i radia, więc pomyślałem, że zapytam jeszcze raz o to, jak tak naprawdę rozpoczęła się pana przygoda z aktorstwem i skąd taka miłość do filmu, do teatru? No wiesz, moja przygoda z aktorstwem, tym jeszcze amatorskim, zaczęła bardzo wcześnie, dlatego że już w podstawówce chodziłem do takiej szkoły, która miała scenę i kiedy znalazłem się na tej scenie, bo zapisałem się do chóru szkolnego, a tam w tym chórze zostałem solistą i poczułem, jak to jest cudownie stać na scenie, śpiewać albo mówić wiersze i wszyscy, cała szkoła właśnie z nauczycielami cię słuchają i jest taka cisza, a potem kiedy kończę śpiewać albo mówić wiersz, dostaję ogromne brawa. To jest uczucie niezapomniane, a ponieważ wiedziałem, że scena jest miejscem pracy aktora, więc wymyśliłem sobie, że to będzie mój zawód, że będąc aktorem będę szczęśliwym człowiekiem, że będąc aktorem będę mógł spełniać swoje najskrytsze marzenia o tym, żeby grać różnych ludzi, żeby tworzyć różne postaci i żeby być szczęśliwym po prostu. No a i tak to marzenie powoli realizowałem. Dostałem się do Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi na Wydział Aktorski. Kończyłem tę szkołę z dyplomem magistra, no i zostałem profesjonalnym aktorem. Pamiętam w naszej pierwszej rozmowie rozmawialiśmy na temat debiutanckiej pana roli w Znachorze, to była taka rola chyba najbardziej znana, prawda? Mówimy o takich początkowych rolach, czy nie? Tak, co prawda to nie był mój debiut filmowy. Aha. A może filmowy, tak, bo to było na dużym ekranie. Wcześniej zagrałem jeszcze w takim serialu bardzo popularnym wówczas pod tytułem 07 Zgłoście, w takim odcinku Wagon Pocztowy, jedną z głównych ról, a potem rzeczywiście był Znachor. No i od tego momentu zaczęła się moja praca w filmie i w telewizji, no i w teatrze oczywiście.
A czy śmiało możemy powiedzieć, że rola Tadeusza Norka w Miodowych latach przyniosła panu największą popularność? Tak, myślę, że tak, największą, bo wcześniej popularność zdobyłem jako taki człowieczek prowadzący program dla dzieci pod tytułem Okienko Pankracego. Tam rozmawiałem sobie z takim psem pankracym i to było raz w tygodniu i no, wtedy już byłem bardzo popularny jako twarz, jako aktor. Ale taką mega popularność rzeczywiście zdobyłem dzięki serialowi Miodowe Lata. Tak, to prawda. Muszę panu się przyznać, że jak był lockdown i w telewizji nie było różnych programów rozrywkowych, teleturniej i tak dalej, produkcje różne zostały wstrzymane, to proszę sobie wyobrazić, że oglądałem codziennie był taki czas, Miodowe Lata. Naprawdę. I z wielką przyjemnością sobie przypominałem te wszystkie odcinki, bo proszę sobie wyobrazić, że na okrągło ten serial leci na kanale TV6. Tak, wiem o tym i bardzo się cieszę, bo to znaczy, że ten serial jest mimo tylu lat, które już minęły od zakończenia jego produkcji, ciągle się podoba, ma swoich fanów, ludzie oglądają po kilkanaście razy te same odcinki, ale to nieskromnie powiem, świadczy o tym, że chyba jest dobrze zrobiony i Tak, się nie zestarzał i nasze rewelacyjnie. aktorstwo i poczucie humoru, rodzaj humoru, który tam jest, ciągle się widzom podoba i rosną następne pokolenia, dla których to jest coś nowego. Bardzo się z tego cieszę. Tak. Panie Arturze, rozmawialiśmy 4 lata temu, to był 2016 rok. Nie będziemy już rozmawiać na temat kulisów powstawania Miodowych Lat, bo o tym już rozmawialiśmy z tego co pamiętam, ale chciałbym zapytać o taką rzecz. Co się u pana zmieniło przez te lata? No, zmieniło się dosyć dużo, głównie z powodu pandemii. Tak przez te 3,5 roku to niewiele się zmieniło. Pracowałem w teatrze głównie, reżyserowałem różne przedstawienia, grałem w nich i tak upływało moje życie. Nic takiego spektakularnego się nie stało. Aż do momentu, kiedy wybuchła pandemia, teatry zostały zamknięte, wszystkie moje spektakle zostały odwołane i ja przez ponad pół roku właściwie siedziałem w domu. Korzyści z tego były takie, że posprzątałem swój gabinet, w którym teraz siedzę, który był ciągle gotowy do tego, żeby zrobić w nim porządek i zawsze odkładałem to na później, bo Tak. ciągle nie miałem wolnego czasu. Ale jak tego czasu zrobiło się bardzo, bardzo dużo, no to go uporządkowałem. Ale ponieważ ja nie jestem typem człowieka, który by siedział na tyłku i się nudził, ja muszę coś robić, ja jestem człowiekiem aktywnym, to No tak. żeby nie tracić kontaktu ze swoimi widzami, a jednocześnie, żeby coś robić, pomóc jakoś w czasie tej pandemii, zacząłem pisać wierszyki, które No prezentowałem na właśnie. moim kanale na Facebooku, a potem to wszystko uporządkował mój syn i otworzył mi kanał na YouTube i tam teraz te wierszyki są. Ciągle je jakieś nowe tworzę, jakieś nowe te wierszyki piszę i nie wiem, jak długo to jeszcze będę kontynuował, no ale póki ciągle spektakle są odwoływane, ciągle to nie wróciło do normalności i jeszcze obawiam się, że długo nie wróci, no to tak będę kontynuował tę działalność.
Ale już coś się odmroziło, prawda? Tak, ale w niewielkim stopniu. To trudno to wszystko opisać, ale większość spektakli, w których gram, to nie są spektakle dotowane przez państwo czy przez kogokolwiek. To jest show business, czyli jeżeli się przyjeżdża do jakiegoś miasta i wynajmuje się salę, w której będzie grany dany spektakl, podpisuje się umowę z aktorami i przyjeżdża się jakimś busem, nocuje się w hotelu i tak dalej, to wszystko są konkretne koszty, które muszą się zwrócić z biletów, które zostaną sprzedane. A jeżeli biletów można sprzedać tylko połowę, bo taka jest sytuacja, że ludzie nie mogą siedzieć obok siebie, no to się po prostu nie bilansuje. W związku z czym te spektakle są odwoływane, bo nie można dokładać do tego interesu. No Czy i tak tak to się samo właśnie dzieje. było, czy tak samo jest w przypadku spektaklu Nerwica Natręt? Tak, dokładnie tak jest. Chociaż zdarzają się organizatorzy, którzy nie odwołują spektaklu albo zarabiają na tym bardzo, bardzo niewiele. My, aktorzy, też gramy za połowę swojej stawki. Zazwyczaj nie nocujemy, żeby nie płacić za hotel, znaczy, żeby organizator nie płacił za hotel, no, żeby te koszty jak najbardziej ograniczyć. No i to wtedy jakoś się tam udaje. No i tak z Nerwicą Natręt tak jest. W najbliższym czasie, już we wtorek, będę grał 2 razy Nerwicę Natręt w Skierniewicach. No teraz już tam nie pamiętam, jak wygląda ten gryplan, bo musiałbym zajrzeć do kalendarza, ale też nie jestem pewien, czy te spektakle się odbędą, te późniejsze, bo przecież pandemia w tej chwili nie gaśnie, a wręcz przeciwnie. I jeżeli będzie niebezpieczeństwo, że ci ludzie się pozarażają, a przy okazji pozarażają i nas, aktorów, bo przecież my na scenie nie możemy grać w maseczkach, no to te spektakle będą odwołane. No i nie wiadomo, jak długo tak będzie. Myślę, że już nie będzie tak, jak było, bo przecież wy też, aktorzy, musicie mieć jakieś źródło dochodu, prawda? I osoby, które pracują przy spektaklach i tak dalej, więc myślę, że takiego lockdownu to już nie będzie. Tego nie wiemy, Tobiasz. Tego nie wiemy, dlatego że nie wiemy, jak się ten wirus będzie rozprzestrzeniał. Nie No mamy na tak. niego lekarstwa, nie ma na niego szczepionki. Jest bardzo groźny, wbrew temu, co głoszą różni prorocy. To nie jest tak, że nie ma tej pandemii albo że to wszystko jest wyolbrzymione czy przesadzone. Ja myślę, że wręcz przeciwnie, że jest ogromne zagrożenie, szczególnie dla ludzi starszych, takich jak ja. Po prostu ja, zarażając się, mogę zwyczajnie umrzeć i wtedy ci wszyscy piewcy i różni ludzie, którzy nie noszą masek, będą mówili: a no, umarł ten Warpiś, no trudno. No oczywiście ja teraz żartuję trochę, bo ja się zabezpieczam, bardzo się pilnuję, żeby się nie zarazić, no ale inni tak nie myślą i dlatego nie jesteśmy pewni, jak to się wszystko rozwinie, szczególnie, że to nie jest tylko nasz jakiś lokalny problem. To jest problem światowy. Wszędzie ten wirus jest i jeżeli będzie się rozrastał, to będzie się roznosił na coraz większą ilość ludzi, to może się okazać, że że wszyscy go nie unikniemy i przetrwają tylko ci najsilniejsi. No tak. A chciałem pana poprosić, żebyśmy wspomnieli, bo kilka lat temu uczestniczył pan w spotkaniu na festiwalu Poland Rock na Akademii Sztuk Przepięknych. Ja pamiętam, że to spotkanie było
jakoś niedługo po naszym chyba spotkaniu myśmy się spotkali w Kujankach, a jakoś chyba za tydzień było to spotkanie na Polentrock. Proszę mi powiedzieć, jak pan to wspomina? No cóż, wspominam cudownie, to było niesamowite przeżycie, spotkanie, w ogóle zaproszenie do Akademii Sztuk Przepięknych to wielki zaszczyt dla każdego artysty. Ilość ludzi, którzy przyszła na to spotkanie, byłem pod ogromnym wrażeniem. Byłem wzruszony, byłem tam zresztą z moją żoną, która była zachwycona i początek koncertu i atmosfera podczas tego festiwalu przecudowna, po prostu jedna wielka życzliwość ludzi wobec Tak. siebie, uprzejmość niesamowita, ludzie przepuszczający się w korku, pomagający sobie wzajemnie. Ja byłem niezwykle wzruszony, bo myślałem, że tak mogłaby wyglądać cała Polska. Tak, no właśnie, nie wiem, stety albo niestety, bo obserwując taki Polentrock Festival, jak się jest na takim Polentrock Festiwalu, no to ma się wrażenie, jakby się uczestniczyło w zupełnie innej Polsce, prawda? No ale przecież tak na co dzień powinna wyglądać Polska, a niestety tak nie jest. Oczywiście mówimy o pewnym rodzaju wzajemnej życzliwości, nie o atmosferze święta, bo takie święto może być tylko co jakiś czas. I ta atmosfera Poland Rock Festiwalu to właśnie bardzo dobrze, że to trwa tylko tam 2 czy 3 dni, bo tak powinno być. Ale ja mówię o pewnym wzajemnych relacjach ludzi do siebie, bez Tak, nienawiści, ja bez też o tym niechęci, mówię. kiedy podporządkowani są pewnym rygorom, że na przykład, żeby nie śmiecić, żeby sprzątać po sobie i tak dalej, to wszystko tam było cudownie zorganizowane. No i Jurek Owsiak, który jest sprawcą tego wszystkiego, człowiek absolutnie niezwykły, wspaniały. No, gdybyśmy takich mieli przywódców, takich naszych, jakby to powiedzieć, kapłanów w tym świeckim tego słowa znaczeniu, to Polska byłaby dużo, dużo piękniejszym krajem. Prawda? Też mam takie wrażenie. Wie pan, kiedy opublikowałem post na Facebooku, że będzie pan moim gościem, przyszło na moją stronę radiową pytanie od słuchacza Huberta, który jest oczywiście zachwycony panem i tak dalej, napisał, że bardzo pana lubi, ale też zapytał o to, co się stało z pana rolą w serialu M jak Miłość. No wiesz, ja tego nie wiem, co się stało. Ona po prostu, ten wątek został wygaszony. Nie wiem do końca z jakiego powodu. Ja nie miałem w tym żadnego udziału, nie zrezygnowałem z tej roli, ani nie napisałem prośby o niepisaniu dla mnie scenariusza, czy nie braniu pod uwagę tej postaci w dalszych odcinkach. Po prostu producenci zrezygnowali z tej postaci i tyle. Nic więcej nie mogę powiedzieć, bo jakby w tym nie uczestniczyłem. Prawdę mówiąc, nawet nikt mnie nie poinformował o tym, że ta postać już nie będzie brała udziału w serialu. Nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. No to dosyć niefajnie, jeżeli mogę w jakiś sposób wyrazić swoje zdanie. To było No, to dosyć cóż ja mogę. niefajne. No tak się zdarza. To
Oczywiście to nie jest powód do tego, żeby być jakoś tam bardzo szczęśliwym, ale ja już się przyzwyczaiłem do tego, że tak się czasem traktuje aktor. No tak. A potrafiłby pan powiedzieć, czy bardziej woli pan na przykład grać role komediowe, czy bardziej obyczajowe, romantyczne, dramatyczne? Nie, nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, dlatego że dla mnie nie ma żadnej różnicy, czy to jest rola komediowa, czy dramatyczna. Ja zawsze gram tak samo. Zawsze gram tak, żeby postać, którą gram, była wiarygodna, żeby była prawdziwa, żeby widz wierzył, zapominał o tym, że jestem aktorem, żeby patrzył na postać, a nie na aktora. I nie ma dla mnie większego znaczenia, czy to jest rola komediowa, czy dramatyczna, dlatego że to kontekst jest zabawny w komedii, a nie to, że ktoś się wygłupia. W komedii trzeba grać bardzo poważnie. To wtedy dopiero jest śmiesznie. A jak się gra niepoważnie, to wtedy też jest śmiesznie, ale jakby gorzej, jakby mniej szlachetnie. Dlatego według tej recepty Woody'ego Allena, którego zresztą będę teraz czytał autobiografię jako audiobook, to Woody Allen powiedział, że komedia to jest tragedia, tyle że przydarzyła się komuś innemu. Czyli my obserwujemy pewien dramat. Jakbyś pamiętał, oglądał Miodowe Lata, to z punktu widzenia Karola czy Tadzia tam nic śmiesznego nie ma. Oni ciągle przeżywają jakieś dramaty, no bo tak. Albo żony na nich krzyczą, albo nie udał się jakiś biznes, albo zostali oszukani, albo coś tam. To nie są śmieszne no rzeczy z ich punktu widzenia. Jeżeli się Karol z Tadziem spieli kajdankami w pociągu i nie mogli tych kajdanek rozpiąć, to dla nich to był dramat. Tragedia, no. My na to patrzymy, to jest bardzo śmieszne, ale z ich punktu widzenia to nic śmiesznego tam nie ma. Więc ja jako aktor musiałem te wszystkie role grać dramatycznie. Im bardziej grałem dramatycznie, tym to było śmieszniejsze. Więc nie ma dla mnie żadnej różnicy. A jeżeli gram rolę poważną, tak jak wiem, jak Miłość, i dowiadywałem się, że moja córka ma raka, to płakałem autentycznymi łzami, ponieważ potrafię technicznie to robić, bo grałem Jerzego Kolędę, który przeżywał dramat tego, że jego córka może umrzeć. I to było bardzo smutne, ale ponieważ konwencja tego serialu to nie jest komedia i kontekst nie był zabawny, to było to wzruszające. Ale grałbym tak samo, czy to byłaby komedia, czy dramat. No tak. A chciałbym wrócić do spektaklu Nerwica Natręt, na którym byłem razem z mamą tydzień temu w Pile, w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. Fantastyczna w ogóle gra aktorska Karoliny Sawki, Jowity Budnik, Rafała Królikowskiego i jeszcze tam kilku innych, bo jest pan reżyserem tego spektaklu, tak? Tak, tak, jestem reżyserem. I gram też w tym spektaklu, tylko że na zmianę z Andrzejem Zielińskim. Tak. I skąd pomysł na zrobienie takiego, a nie innego spektaklu pokazującego takie, a nie inne ludzkie słabości, bo dla nas to było takie ujawnienie ludzkich słabości, które każdy z nas ma. Tak, no to nie jest polska sztuka, to jest sztuka francuska, tak. Która została przetłumaczona. Dostałem
od producenta Jerzego Gudejki propozycję, żebym to wyreżyserował. Bardzo mi się spodobała. Uznałem, że to jest świetny materiał i do kreacji aktorskich, i do znakomitej komedii. Uważałem tylko bardzo, bardzo na to zwracałem uwagę, żeby tych słabości nie wyszydzać, żeby one były śmieszne, zabawne, tak jak różne rzeczy są zabawne w naszym życiu, Tak. ale tych fobii, które mają główni bohaterowie, żeby nie było w tym nic obraźliwego. I żeby właśnie poprzez tę szlachetność chciałem, żeby ta komedia, bardzo, przecież bardzo śmieszna, nie sprawiała nikomu przykrości. Nawet ludziom, którzy też mają takie różne przypadłości, bo przecież takich, którzy mają jakieś fobie, jest mnóstwo. Każdy z nas praktycznie ma coś takiego, że na przykład, nie wiem, czarny kot mu przeleci przez drogę, to on już teraz nie przejdzie. No przecież to jest głupota. Przecież nic, żaden kot nie ma żadnego wpływu na nasze życie, a jednak ludzie to robią. Czy my, aktorzy, mamy takie zwyczaje, że jak nam egzemplarz sztuki podczas prób upadnie na podłogę, to koniecznie go trzeba przydrepnąć, dlatego że jest taki przesąd, że to będzie, jak upadł, to znaczy, że sztuka też upadnie, czyli będzie klapa. No, taki przesąd. Oczywiście to, że czy przydepnę ten egzemplarz, czy go nie przydepnę, nie ma żadnego wpływu na przedstawienie, ale jednak się to robi. No, podobnie jak wiele różnych tych ludzi, którzy mają jakieś tam fobie, bo nie mogą stanąć na kresce, na linii jakiejś, albo wszystko musi być uporządkowane, czy różne takie. No ale to są, wszyscy to mamy i nie ma nic złego w tym, że możemy się tego pośmiać, jeżeli oczywiście nie robimy nikomu krzywdy. Tak jest, tak jest. Jeszcze chciałem zapytać na koniec, czy to pan dobierał aktorów, którzy zagrają poszczególne role? Tak, ja dobierałem, chociaż oczywiście współpracowałem z producentem i on mi proponował różnych aktorów, tylko że jako reżyser ja miałem głos decydujący. Jest pan zadowolony z gry aktorskiej, bo ja, jak powiedziałem, dla mnie była fantastyczna. Tam każdy z nich był na swój sposób świetny. Tak, jestem bardzo zadowolony, bardzo, bardzo. No, w ogóle praca nad tym przedstawieniem była wielką frajdą, bo jeżeli się ma do czynienia z tak wybitnymi aktorami jak Zdzisław Wardeń, czy Andrzej Zieliński, czy Jowita Budnik, czy Kasia Herman, czy Kasia Ankudowicz, czy młoda przecież, ale jakże cudowna Karolina Sawka, no to po prostu to jest Rafał Królikowski. No to jest wielka frajda pracować z tak utalentowanymi, tak wspaniałymi aktorami. A potem cudownie jest oglądać efekt tej pracy, cudownie jest słuchać widowni, która bije brawo. Właściwie zagraliśmy około 200 przedstawień do tej pory i nie wiem, może na dwóch nie mieliśmy standing ovation. Czyli ludzie są po prostu zachwyceni tym przedstawieniem i spędzają prawie 2 godziny w bardzo, bardzo miłej atmosferze. W teatrze, który, to tu dużo gadać, no jest rozrywką. Ten gatunek teatru jest rozrywką. Ludzie przychodzą po to, żeby się pośmiać, żeby się pobawić, żeby zapomnieć o swoich problemach i żeby przeżyć fajne chwile. I to im dajemy tym spektaklem. Jeszcze tylko powiem a propos Karoliny Sawki, bo ja ją To widzę, że ci się pamiętam. szczególnie spodobała. Bo wie pan dlaczego? Bo ja ją pamiętam, kiedy ona zagrała rolę Nel w Pustyni i w Puszczy. Ona miała chyba wtedy, nie wiem, 8 czy 9 lat, coś takiego. A teraz zobaczyłem dorosłą, dwudziestoparoletnią dziewczynę. Niesamowite. No tak. Absolutnie. Ale ja się nie dziwię, że ci się podoba.
Oczywiście nie tylko Karolina mi się podobała w tym spektaklu, bo tak jak mówię, każdy z nich był na swój sposób świetny, ale ten pan, który grał chyba pana z zespołem Tureta, tak? Ten Zdzisław Bardej. Zdzisław Wardej, no po prostu świetny. No tak, to jest legenda polskiego aktorstwa. Tak, rewelacyjnie. Ale wie pan, że ja nie wiem, albo byłem taki zakręcony, albo coś. Na koniec się nie zorientowałem zupełnie, że to on był tak naprawdę tym Nie mów nic, lekarzem. nie mów, Tobiasz, nic ani słowa nie wolno ci dalej powiedzieć, bo Okej. spoilerujesz. Nie wolno, to Okej. jest puenta spektaklu. Nie mów. Okej, nie ma problemu. Proszę to wymazać, tę kwestię. Tak pod wpływem emocji, bardzo przepraszam. Ja rozumiem, rozumiem. Tak. Rozkręciłem się po prostu. Panie Arturze, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. I Ja mam również bardzo Ci nadzieję, że dziękuję. jeszcze do usłyszenia. No do zobaczenia za 4 lata pewnie tak jakoś tak nam to Oj, wychodzi. może trochę szybciej. Bardzo proszę. Zawsze chętnie z Tobą porozmawiam. Bardzo dziękuję. Fajnie mieć takie poczucie. Panie Arturze, czy mógłby Pan jeszcze ze mną zostać przez moment poza nagraniem? Tak, proszę cię bardzo. Naszym gościem był Artur Barcz.